Chcę wam tylko powiedzieć, że podczas naborów, sam byłem tego świadkiem, można zaobserwować takie zjawisko, w którym ludzie z zupełnie innych województw przyjeżdżają na nabory do zupełnie innych województw po to, żeby się dostać na przykład do danej jednostki, a potem się z tej jednostki przenieść na przykład do swojego miejsca zamieszkania. Siemanko, z tej strony Grzesiek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam w dzisiejszym odcinku. Tematem dzisiejszego odcinka będzie sprawa przenoszenia się z jednej jednostki do drugiej. Opowiem, czy takie coś jest możliwe, jak to wygląda, jakie procedury trzeba przejść, no i oczywiście opowiem o tym, czy to po prostu jest możliwe i czy to jest trudne, czy łatwe do zrealizowania. Jeżeli chodzi o przenoszenie się z jednostki do jednostki, to wbrew pozorom, wierzcie mi, że zdarza się to bardzo często. Strażacy się przenoszą z jednej jednostki na drugą, robią to z różnych powodów prywatnych, osobistych, służbowych, nie wnikam w to, każdy ma swój inny powód. Chcę wam tylko powiedzieć, że podczas naborów, sam byłem tego świadkiem, można zaobserwować takie zjawisko, w którym ludzie z zupełnie innych województw przyjeżdżają na nabory do zupełnie innych województw po to, żeby się dostać na przykład do danej jednostki, a potem się z tej jednostki przenieść na przykład do swojego miejsca zamieszkania, do miejscowości, z której pochodzą, albo być może jak im się spodoba, to tam zostają. Ale dużo osób potrafi przejechać cały kraj na nabory do innych jednostek, które są oddalone nawet do 500 km od naszej miejscowości, tylko po to, żeby się tam dostać, bo tam, powiedzmy, ktoś im powiedział, że jest łatwiej się dostać i jest dużo miejsc, i potem po prostu próbują się przenieść, albo się przenoszą, albo zostają na danej jednostce. Sam byłem świadkiem takiej sytuacji i pamiętam, że byłem na naborze, na którym był chłopak z Gdańska. Przejechał 600 km tylko po to, żeby spróbować dostać się do tej jednostki, w której ja też byłem na naborze. No niestety mu się nie udało, ale z tego, co mi opowiadał, to powiedział mi, że on po prostu robi takie tournée po Polsce, czyli zalicza nabór za naborem i wychodzi z założenia, że prawo statystyki musi zadziałać. W końcu na którymś naborze musi mu się dostać do tej jednostki. Oczywiście tego mu życzę, być może się już dostał, nie wiem, nie mam z nim kontaktu. I takie osoby po dostaniu się do danych jednostek robią transfer, czyli przenoszą się z jednostki, do której się dostali, do jednostki, która ich najbardziej interesowała, czyli prawdopodobnie to są jednostki w ich rodzinnych miastach. Jak wygląda taka procedura? Co trzeba zrobić, żeby się przenieść do innej jednostki? Jeżeli chodzi o przenoszenie się do innej jednostki, no to tutaj mamy w sumie takie trzy kategorie przenosin, bo tak, możemy się przenieść do innej jednostki w ramach jednej komendy, czyli powiedzmy komenda miejska w Warszawie ma jednostek 16 i powiedzmy chcemy się przenieść z jednostki numer 1 do jednostki numer 6, to jest jedna opcja. Druga opcja przenosin to jest opcja przenosin w ramach jednego województwa, czyli na przykład jeżeli jesteśmy w województwie śląskim i chcemy się na przykład przenieść z Katowic do Gliwic, to jest drugi wariant przenosin. No i trzeci wariant przenosin polega na przeniesieniu się poza rejon województwa, czyli zmieniamy jednostkę na inne województwo, czyli przenosimy się w obrębie kraju. I w zależności od rodzaju przenosin będą potrzebne troszkę inne zgody. Więc jeżeli przenosimy się w ramach jednej komendy, w której służymy, na inną jednostkę, na innej OTRG, no to wtedy tam żadne zgody nie są wymagane i to jest po prostu procedura, która przebiega w miarę szybko i jest to załatwione praktycznie od ręki. Jeżeli chodzi, oczywiście trzeba wcześniej temat, że tak powiem, rozeznać, czy jest taka możliwość, żeby się przenieść, ale myślę, że z reguły nie ma z tym problemu, ponieważ pracownik, w sensie strażak, nadal zostaje w tej samej komendzie, więc jakby nie zmienia on firmy, tylko po prostu będzie pracował w innym oddziale, że tak. Jeżeli chodzi o przenosiny się w ramach województwa, czyli na przykład przenosimy się z Katowic do Gliwic, no to wtedy jest nam potrzebna zgoda komendanta oczywiście miejskiego, danej albo powiatowego, w zależności na której jednostce pełnimy służbę, oraz komendanta wojewódzkiego, ponieważ to się dzieje na terenie jego województwa. Jeżeli chodzi o zmiany jednostek z inną komendą, no to oczywiście fajnie jest, żebyśmy też byli dogadani z tą drugą komendą, do której się chcemy przenieść. I pamiętajcie, że to jest taka sprawa, że musimy to wszystko załatwiać w sposób, no, taki moralny, czyli nie robić nic za plecami, po prostu powiedzieć śmiało, porozmawiać na przykład z komendantem jednostki, do której chcemy się dostać, zapytać o to, czy jest na przykład miejsce, bo jeżeli nie ma miejsca, no to nie ma co dupy zawracać, bo wiemy, że po prostu te przenosiny się nie udadzą, więc warto się rozeznać, tak samo jak mówiłem w przypadku osób, które kończą szkoły, rozeznać się w danej jednostce, czy jest miejsce, czy na przykład komendant by nas przyjął, jeżeli byśmy się chcieli przenieść. Oczywiście musimy też poinformować naszego obecnego komendanta, że chcemy się przenieść, no i w
wtedy jest już ta procedura jest już w toku. No i oczywiście zgodę będzie musiał też wyrazić wojewódzki. Oczywiście każdy argumentuje takie przeniesienie w pełni inny sposób, każdy ma inne pobudki. Wiem, że ludzie się przenoszą. Może są sytuacje, w których ktoś coś komuś odmówił albo miał większe problemy. Ja takich osób nie znam i znam osoby, które się przenosiły w ramach województwa, przenosiły się w ramach kraju, zmieniały jednostki i wiem, że nie miały one żadnych problemów, ale może ja tylko na takie osoby trafiłem. Tak czy siak, taką sprawę trzeba załatwić między komendantami danych jednostek, między którymi będzie przenoszenie, no i oczywiście musi to zaakceptować komendant wojewódzki, ponieważ to wszystko dzieje się na jego terenie. Więc tutaj jest tylko i wyłącznie kwestia, najważniejsza to jest kwestia dogadania się między komendami i po prostu jest wymiana funkcjonariusza. Tak jak wspominałem, fajnie jest to załatwić w sposób naprawdę kulturalny i taki moralny, czyli nic za plecami, po prostu przedstawić otwarte karty, nic nie robić za plecami, bo jak nam się gdzieś noga powinie, no to będziemy spaleni i tutaj, więc uważam, że jesteśmy dorosłymi ludźmi i takie rzeczy trzeba tak załatwić. Oczywiście komendzie, z której będziemy chcieli odejść, nie będzie to na rękę, ponieważ włożyli w nasze wykształcenie pieniądze, czas, no i oczywiście tracą oni pracownika, tak? Pracownika, funkcjonariusza, więc być może nie będą z tego zadowoleni. Praktycznie chyba nigdy nie są z tego zadowoleni, ale mamy do tego prawo i takie rzeczy też się dzieją i ludzie mają różną motywację. Jeżeli zmieniamy jednostkę w skali kraju, czyli zmieniamy województwo pomorskie na województwo śląskie, wtedy jest potrzebna zgoda komendantów miejskich, powiatowych, komendanta wojewódzkiego, ale także komendanta głównego, ponieważ dzieje się to jakby w obrębie jego kraju, czyli no on jest komendantem głównym, odpowiada za wszystkie jednostki na terenie kraju, więc jakby musi mieć w to wgląd i musi nam wyrazić na to zgodę. Znam dwie osoby, które taką zgodę uzyskały, przeniosły się do innego województwa. Nie mówili mi, że mieli z tym jakieś problemy. Być może takie osoby są, ja takich osób nie znam, ale taki wariant też jest możliwy. I właśnie w tym wariancie nawiązuję do ludzi, którzy jeżdżą całą Polskę na nabory po to, żeby dostać się w danej jednostce, a potem się przenieść do drugiej jednostki. I teraz tak, jeżeli dana jednostka podczas naboru zobaczy, że chłopak jest z drugiego końca Polski, może odebrać to źle, ponieważ oni wiedzą, że ludzie stosują takie zabiegi i na pytanie, czy chce tu zostać, czy chce się przenieść, oczywiście taka osoba będzie odpowiadała, że chce zostać, no ale wydaje mi się, że prędzej czy później będzie chciała się przenieść, więc tacy ludzie dostają się do komend, ale wydaje mi się, że podczas naboru nie patrzą przychylnie na osoby, które nie są zameldowane albo nie mieszkają, albo nie pochodzą z rejonu funkcjonowania danej jednostki. Chcę wam powiedzieć, że przenosiny w skali kraju są możliwe, w skali województwa są możliwe i między jednostkami tej samej komendy również są możliwe. Przedstawiłem wam trzy warianty. Jest to opcja, z której każdy strażak może skorzystać, z której strażacy korzystają. Oczywiście każdy ma swoje inne powody. Chcę, żebyście wiedzieli, że to nie jest tak, że jesteśmy zabetonowani w jednej jednostce i nie możemy się z niej przenieść. Każdy ma różne powody, więc jest to opcja, z której wszyscy możemy skorzystać i strażacy z tego po prostu korzystają. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że w taki w miarę czysty sposób przekazałem wam, jak wygląda sprawa przenosin. Jeżeli macie jakieś pytania, chcecie to skomentować, to oczywiście piszecie to w komentarzach, ja na te wasze pytania odpowiadam. Jeżeli macie jakieś ciekawe pytanie, to również zadawajcie niezwiązane z tym odcinkiem, ja na te pytania oczywiście odpowiem. Jeżeli odcinek się podobał, zostaw łapkę w górę, jeżeli jesteś tu nowy, koniecznie daj suba, najlepiej z dzwoneczkiem. No a my widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!